W zadaniu dany jest układ dwóch równań, pierwsze równanie oraz drugie równanie, i w każdym z tych równań mamy po dwie niewiadome, x oraz y. My musimy teraz przeliczyć oba równania w taki sposób, aby można było z nich wyznaczyć, no właśnie, to x i y. I tutaj w poleceniu podpowiadają nam, że układ równań należy rozwiązać metodą podstawiania. Metoda podstawiania polega na tym, że wybieram jedno z dwóch równań, powiedzmy niech to będzie równanie numer 1, i z tego równania wyznaczam jedną z niewiadomych. To znaczy przekształcam to równanie do momentu, aż po lewej stronie zostanie sam x lub sam y. No tutaj akurat w obu równaniach zauważcie, że współczynniki liczbowe stojące przy x są równe 1, więc nie będzie problemu z wyznaczeniem x, bo wystarczy, że w pierwszym równaniu zabiorę 2y, przeniosę 2y na prawą stronę, to oznacza, że 2y muszę odjąć obustronnie i teraz zobacz, 2y po lewej stronie skróci się, zostanie sam x, natomiast po prawej stronie otrzymamy takie działanie 12 odjąć 2y. Natomiast drugie równanie przepisz bez zmian. W momencie, gdy mamy wyznaczoną, wybraną przez nas niewiadomą, przystępujemy do podstawienia. To znaczy, to wyrażenie, które wyznaczyliśmy, podstawiamy w miejsce niewiadomej do drugiego równania, tutaj w to miejsce. Natomiast pierwsze równanie będziemy przepisywali do momentu, aż coś nam z niego tutaj wyjdzie, wyjdzie nam konkretne rozwiązanie. No to przepisujemy pierwsze równanie, nic nie zmieniamy. Natomiast tak jak wspomniałem, do drugiego równania w miejsce x wstawiam 12 odjąć 2y i przepisuję dalej z drugiego równania minus 3y równa się 7. Teraz przeskoczę tutaj, przepiszę pierwsze równanie, nic w nim nie zmieniam. Natomiast w drugim równaniu muszę zredukować wyrazy podobne. I wówczas otrzymam 12 odjąć 5y, to się równa 7. Zauważcie, że w drugim równaniu tutaj mamy już tylko jedną niewiadomą. Musimy po prostu z tego równania wyznaczyć y. Pierwsze równanie przepisujemy bez zmian. Natomiast w drugim równaniu przenieśmy 12 na prawą stronę, tak żeby po lewej stronie została niewiadoma ze współczynnikiem póki co, więc muszę odjąć 12 obustronnie. Tutaj widzimy, że dwunastki zredukują się do zera i zostanie z lewej strony minus 5y, natomiast z prawej strony, jak od siódemki odejmę dwunastkę, to otrzymam minus 5. Pierwsze równanie przepisuję bez zmian. W drugim równaniu natomiast, żeby wyznaczyć y, muszę to równanie podzielić obustronnie przez minus piątkę. I wtedy minus piątki skrócą się do jedynki i zostanie y równe 1. Popatrz, mam już wyznaczoną jedną niewiadomą, czyli mam pierwsze rozwiązanie tego układu równań. Wyznaczyłem y. To teraz wracam do pierwszego równania i zamiast y wstawiam policzoną jedynkę przed chwilką. Natomiast y równe 1 przepisuję. Wracam do pierwszego równania i drugie równanie przepisuję. W pierwszym równaniu otrzymamy x równy 10, a w drugim równaniu otrzymaliśmy y równy 1. I to jest rozwiązanie układu równań, które możemy jeszcze sprawdzić, czy ono jest poprawne. Więc sprawdzenie będzie wyglądało tak, że wrócimy do pierwszego układu równań, który był zadany na samym początku, tutaj, i wstawimy w miejsce x i y rozwiązania, które otrzymaliśmy. No to podstawiamy. Do pierwszego równania, może ja to zapiszę tak, tutaj wstawię dziesiątkę, tutaj dziesiątkę,
W miejsce y-ków musimy wstawić jedynki. Pierwsze równanie wygląda tak. 10 dodać 2 razy 1 to się równa, a w drugim równaniu mamy 10 odjąć 3 razy 1 to się równa. I klamerkę na tym. Teraz tak, w pierwszym równaniu z tego działania otrzymamy 12 i zauważcie, że ten wynik zgadza się z tym wynikiem, czyli pierwsze równanie jest ok, para liczb 10 i 1 rozwiązuje to równanie, natomiast zobaczmy jeszcze tutaj. O, otrzymaliśmy 7, czyli drugi wynik zgadza się z tym, który mamy w układzie równań. To oznacza, że para liczb x i y, którą określiliśmy w tym miejscu, jest poprawna. I w ten sposób rozwiązaliśmy pierwszy przykład.